Hej, cześć, witajcie, moi drodzy, z tej strony Skorpie, witam was w piątym, albo czwartym nawet już odcinku z The Foresta, ale chyba to będzie czwartym, więc żeby nie było. Tak, ostatnio to żeśmy skończyli, tak, naszą budkę, budka a la magazyn, i tak, pewne wskazówki dostałem, żebym szukał lepszych miejsc do kryjówki, ale ja na razie uznam, że tutaj będzie dla mnie najlepiej. Dlaczego mam... O, i mam tą lepszą siekierę. Tylko czemu ona jest niewidzialna? Nie, no nie ogarniam tego, no. To jest chore. Aha. Czyli mam niewidzialną, lepszą siekierę. A jak to wezmę? O, aha, fajnie, to mam zbugowaną siekierę. Nie, super. To już wolę takie coś nosić, bo... Co się dzieje? Ta też zbugowana? Boże, nie wierzę. Dobra. Tu jeszcze odpal. Odpal łapy, dobrze. No dobra, weźmy to niewidzialne gówno. No, trochę będzie to śmiesznie wyglądać, ale co ja wam poradzę? Dobra, tam mamy już naszą budkę a la magazyn. No tam chyba trzeba jeszcze coś skończyć, nie? Nie, dobra, myślałem. Trzeba będzie w ogóle zrobić taki duży mur od strony magazynu. Nie wiem, ten magazyn będzie jeszcze jakoś powiększony bardziej. I to w ogóle stało gdzieś tam, z tego co ja pamiętam. Dobra, i szczur już mi ucieka. Tu będą nasze patyczki. Tylko nie wiem, jak ja to w ogóle zrobię. Ale dobra, póki co biegniemy po patyki. A ewentualnie możemy drzewa porobić. No nie, no i tak to będzie śmiesznie wyglądać. Jak dla mnie. No nie wiem, co ja mam robić w takiej sytuacji, skoro to się wszystko będzie robiło w dość śmieszny sposób. Nie, kurde, ja wolę z tą siekierą latać. Wtedy się czuję pewniej, że coś trzymam w łapach, a nie jakieś, kurde, niewidzialne syfy. Ja myślałem, że coś za mną przebiegało, albo coś gorszego. Dobra, zbieraj mi te patyki, bo potem chcę je do przechowalni. Już mamy full. Nie, pitul. Dobra, mam 9. No to trzeba je teraz schować. W końcu mamy naszą przechowywalnię. Ała. Trochę mnie mogło zaspędzić. Gdzieś tam pomiędzy uszami. Dobra. Pięknie. I teraz... No, czemu nie mogę schować? Patrz, jaki syf. W ogóle to działa? Będę spamował E, dopóki nie schowam tych patyków. No patrz, jakie dziadostwo, nie chce działać. W ogóle da się zniszczyć to? Takie dziadostwo. Tego też chyba się nie da nawet już zniszczyć. Nie, no trochę dziadostwo. To jak to w ogóle jest? Ej, to jak ja mam te patyki teraz schować? Trochę śmiesznie. Aha. Sorry, odbiło mi się trochę. Nie, no to jest jakieś powariowane. Dobra. Czyli nic nie da się z tym zrobić. Najwyżej zrobimy tak. No, trzeba będzie to tak zrobić. No kurde, trochę będzie śmiesznie. Aha. Już? Proszę bardzo, przyszło. Co mnie... Giniesz, suczo. O ty.
O nie, nie. Czemu się zamieniła w rudą? Dobra. Nie pytam ze szczegółami dlaczego, ale trzeba się napić i zjeść trochę. Okej. Ile tego ptactwa tu nawlatywało? Won z tym. Won, won, won. Dziki wąszu. Dobra, tu działa, a to jest jakieś zbugowane. Najmocniej przepraszam, nie mam na to wpływu. To gra robi bugi. No, tam kolejny. Ci tam się klepią. Ci czekaj. O, no tu. To będziesz kobitę bił. Era, twoja kolejna śmierć. Ło, ty. Kurde. Andrzej Leper przyszedł i pomaga. Ty, suko. I dołączyła się tam do niego. Patrzcie, kurde, takie dziadostwo będą nas tu klepać. Czemu nagle mi się to odpaliło? Ha? Nie, dobra, bez sensu. Dobra. Te żółwie trzeba ninja powybijać. Ale nie, patola trochę. Okej. Wykurzyłem takie dziwactwo. Sorry. Dobra, teraz tak. O, tęcza. Żyga tęczą. Każdy kanibal, który mnie spotka, będzie żygał tęczą. I teraz szukamy. Aha, ja zapisałem teraz grę. Okej. A mnie tylko chodziło o patyczki. Aha, można je brać, okej. Teraz przydałoby się je... Co uciekasz? Co uciekasz? Do walki! Wyjmuj co tam masz. O, i dobra. Klepiemy. Co? Patrz, stało. O, ty. Patrz jak, kurde. Dostało. Pięknie. Co mnie tak... To coś ty wlazł. Się mogę wiedzieć. Dobra, to było dziwne. Jak nawet dla mnie. Ale wiesz, te badyle. Bo trzeba je przechować. O, tu ładnie trochę patyków. No, trzeba to ziele pozbierać całe. No, kto to będzie tyle w tym lesie trzymał? Dobra, no, nawet patyki mamy na fulla. Trzeba robić zapasy, potem będziemy rąbać drzewka. Może coś tam będzie dla nas przydatnego. Dobra. Kurde, nie, dlaczego mi to zapisuje od razu? O, dobra, działa. Idealnie. I zaraz będzie nocka. Dobra, dobra nocka. Mhm. Jeszcze tylko te patyczki chcę pozbierać. Nie będę tego gówna jadł. To czerwone jest trujące. Wąt z tym kamieniem. Pewnie teraz będę musiał to dać, bo kurde, to jest takie niedorozwinięte. Fest. Czy ja to chciałem? No, tu jeszcze są te patyczki. Jak wstanie dzionek, to będziemy rąbać tych drzew od zawołania. Aż w końcu zrobimy fasadę najwyższej generacji. Dobra. Tu jeszcze sprawdzę, może są jakieś fajne icy. Co my tu mamy? A, to już mamy. Cośmy podnieśli. To to jest. A to będzie flara. Cokolwiek my tam weźmiemy, to będzie przydatne. Aha, są końsy, końsy. Dużo końsów. Ostatnio to mnie wzięła mania na otwieranie paczek w 14. A kurde, po prostu nie poznaję siebie, no. Ale no, jak na razie to stawka wyniosła kilku millerów. Jakieś defura. Lori dzisiaj.
Takie sobie karty nam wypadały. Ale no, kiedy będę miał już 15, to nie wiem, czy będzie mi się opłacało końców kupować. Bo w ogóle chyba nie wiem, czy to będzie niezakazane przypadkiem takie kupowanie końców do FIFA 15. O kurde, ale się szybko noc zrobiła. Teraz przydałoby się tam podejść. W ogóle coś zaraz się napijemy. Tam wszystko się świeci, to dobrze, przynajmniej wiemy, gdzie mamy być. Dobra. No i dobra. Kto to? Był? Dobra. Napij się. O, mamy sodę jeszcze na szczęście. I teraz zaśnij. Dasz radę? A teraz jeszcze zapisz. Dobra. Git. Ale to coś na razie nie ma takich inwazji tych ciapatych gupolów. Jest na razie stabilnie. A myślałem, że będzie tragicznie. W ogóle mamy telepatyki. No to bo przydałoby się je nieco do przechowalni dodać. Zjedz batona. Będziesz szczęśliwy. Tja. Dobra. Kurde, odsuń się. Teraz tak. Wszystkie żeśmy oddali. Dobra. Został ostatni badyl, czyli tu już mamy no, na full, można by to powiedzieć, praktycznie. Ale to jest właśnie minus tego, że nie mogę teraz na przykład do tego schować tych patyków. Się zbugowało, no. Co ja będę robił, no. Nic z tym nie zrobię w tej chwili. Ty, jak mnie odrzuca. O. A dlaczego nie możesz? Co za niedorozwój. Nie umie się wspiąć na dach. Współczuję mu. No dobra, ale mamy tutaj te patyki. No ale szkoda, że tego nie mogę na przykład usunąć. Im to bardzo zawadza. A zamiast tego to tutaj byłyby te pale. Ale dobra, tu mamy przechowywalnię badyli. Trzeba będzie zrobić jeszcze jedną taką budkę. Tym razem z... Co się drzecie? Czekaj, ja coś tam widzę. O kurde, tam jakaś grupa kanibali. Będzie się grubo robiło. Nawet jak dla mnie. Trzeba się przygotować na to. O, tu jakieś truchło z kanibala. Nie drzyj się. Nie drzyj się, bo to się może dla ciebie tragicznie skończyć. Proszę cię tylko tyle, nie drzyj się. O, uciekali, gnoje. Dobra, w dupie mam kanibali. A zaczniemy rąbać drzewka. No, czemu nie zdychasz? Patrz, jakie nieśmiertelne gówno. No dobra, już nie. Cheat goda wyłączyła już dawno. Zanim wyleciała w powietrze. Dobra, mamy to drzewko do wyrąbania. Czekaj, weźmy sobie to. Tą siekierę sobie weźmy, może on będzie szybciej rąbać. Chuj, że niewidzialna. Ale szybciej nam wyrąbie. O tak. Okej. I spadną nam te pale są. Czyli tu jest trzecia i czwarta, to trzeba szybko. I jakiś pomysł. Zaczniemy sobie budować mur po prostu. Gdzie to mamy? Weźmy sobie dla tego przykładu to. O, i teraz co mnie kanibala atakować? Znalazłem sobie na to moment. Spieprzać mi stąd gnoje. O kurde. Zwalajcie mi stąd! No kurde, przywaliło mi. No nie, no znaleźliście sobie czas na ataki.
pieprzać. O kurde, broń się. No nie, no ja po prostu nie wierzę. Tej, obtoczyli mnie. Dobra, jednak mówiliście prawdę. A teraz jedynym sposobem... Jedynym, kurwa, sposobem będzie spierdalanie. Tak, kurde, w dupie mam to wszystko, olewam. Spierdalanie. Nie. W dupie mam już tą lokalizację. Jedyny sposób to będzie uciekanie. Gonią mnie te pizdy. Gonią. Albo odpuszczą, nie wiem. Szkoda mi tego wszystkiego porzucać. Ja się tam zaraz wrócę. Porządki porobimy. O, dobra. Teraz chyba będzie na to czas. Dobra, trochę mało towa narobimy. Nie ma tchórzostwa, nie ma uciekania. Tylko robimy, no bo to trochę jak dla mnie bez sensu uciekać. Dobra, za 4 mołotowy nam wystarczą. Kurde, nie pozwolę sobie. Nie będzie mi żaden kanibal pluł w twarz. A teraz, kurde, zaraz rzucę czymś porządnie mocnym. Dębowe mocne leci. O, panienki się biją. Nie ma spierdalania. Ale się jeden spali. I drugi też. A, co wy myślicie? Nie ma. Ja stąd nie ucieknę tak łatwo. Wy myśleliście, że się naprawdę nabierzecie i stwierdzicie, a skorpio tchórz to może uciekać. Nie ma. Ja tak łatwo nie odpuszczam. Jak już się tutaj chcę unormować, no to nic mi innego nie pozostaje, jak tylko po prostu tu żyć. Dobra, chciałem tą ścianę podstawową. Więc tak też będzie. O kurde, żeby to jakoś się udało zrobić. Dobra. No i to będzie niestety tak. Innego ja tutaj kreatywnego wyboru nie widzę. Dobra. Pozbyć się tylko tych. No i tego będę miał od cholery. W ogóle powinniśmy zrobić tu strach na takie. O, to się zrobi. Idealnie. Gdzieś tutaj niech to się położy. Patrzcie, i tego jest od odesrania. Teraz aż w cholerę się będzie podnosiło tych części ciała. Czyli gdzie są jeszcze te gówna? Czyli tu był kamień. To się położy na tym. Jeszcze palę trzeba znaleźć. Ale gorąco było. Tu wam muszę przyznać, było gorąco. Ale won z tym kamieniem. Won. Aha. Też fajnie. Tu kolejna głowa. Coś jeszcze nam tu leci? Nie. Na razie spokojnie. Ale było gorąco. Też trzeba przyznać. O, tu jest kolejny pal. Gdzieś chyba jeszcze jeden był. A jak nie, no to trudno, to trzeba będzie nasiekać więcej. Ale te kanibale potrafią narobić strachu. Najpierw musiałem wziąć to, co mi się należało. A napij się. Pozwalam. Pancerz też musi być. Okej. Nie, my stąd się nie kapitulujemy tak szybko, nie. Jak już będzie naprawdę gorąco, to trzeba wtedy brać nogi za pas, ale co to było tam kilku kanibalów? Jak dla nas to było nic, szczerze mówiąc. O, dobra, tu główki. Aha, to on tylko może jedną głowę wziąć maksymalnie. Trochę dziadostwo. LOL! I te pale się aż tutaj dostały. Podziwiam. Od kiedy pale mają nogi? Kurde. A chyba ktoś ich zgwałcił. Ach, te dziadostwa. Niektóre bugi w tej grze są tak rozpierdalające, że
Kurde, krowa już by nawet nie potrafiła zwalić sobie. Dobra. Teraz kolejne drzewko. My stąd nie uciekniemy. Zmień sobie na ten lepszy toporek. Czy tam siekierkę. I będzie nam się lepiej dłubało w tym drzewie. Kurde, czy tu tak ciężko odrąbać? Idzie. Pięknie. Ale dlaczego to akurat leci w moją stronę zawsze? Trochę śmiesznie. Dobra. Tu dwa, trzy, cztery. Dobra, zapamiętam. I zaraz przyjdę. I będziemy budować kolejne ściany. Mam nadzieję, że to jakoś w małym bądź większym stopniu pomoże przy rozwoju naszej bazy. Dobra, teraz trzeba to zrobić tak, żeby to rzeczywiście było skuteczne. Dobra, będzie tak. O, troszeczkę się zrąbało, a nie, będzie dobrze w sumie. Dobra, biegnij dalej, tu chyba możemy coś podłożyć, tak ładnie. Tu będą te ostatnie pale. Ale wkurzające, że się trochę tak poruszają. Pomimo tego, że są martwe. Ale to są kurde walce matematyczne, kurde. Się potrafią tak poruszać, że ty tego nawet się nie zorientujesz. No, w sumie jest dobrze. Ło, jakżeś go odrąbał. Tutaj trzeba zjeść. Głód. Okropny ciul. Tępy w chuj. Czekaj. Trzeba coś usmażyć dobrego. Skąd to się wzięło? Nie pamiętam, żeby w ogóle coś takiego było. No, odpal. Ty nie odpalisz tego? Dobra, teraz tak. Teraz takiego szczura opieprzymy. Dobra, pal to. Zjemy tą i będziemy kontynuować nasze dzieło. Ale to może w następnym odcinku. No szczerze mówiąc, nie chce mi się dzisiaj godzinnego nagrywać. Znaczy, jutro też bym nagrał jeszcze Deforesta, więc możecie być w tym wypadku spokojni. I byśmy się zajęli już taką ogólną budową tej bazy. No oczywiście nie ruszyłem zbyt szybko się z tą budową, ale jakieś pewne kroki już podjąłem, no nie? Czekaj, patyki. Tak, patyki, a my patyki mamy przecież w bazie. Genialnie. Geniusz zła. Można jeszcze nałożyć pancerzyk, który mamy na full. No nie rozglądaj się tak. No i dobra, teraz tylko jeszcze te części ciała. I o wilku mowa. Kurde, w trójkę normalnie banda łysego. Kurde, midlaner, top laner i bot laner. No super, kurde, AD carry, tank i apek. No który pierwszy? Który chce First Blooda? Ten! I kurde. O, Lee Sin! Dobra, to był jungler jednak. Ty, bo mi zaraz zgankują. Kurde. Tu, i tu będą takie. O, ała. No broń się! Ośle. No wykurwustaczki. Dobra, zdechłeś. Teraz twoja kolej. Ty, kurde, ty to jest ta Miss Fortunka. Tylko nie ma cycków. Zaraz będzie bolało. Chodź tu. Dobnie. Kurde, AD carry się zaczaiło. Teraz chce mnie zaskoczyć. Czekaj, ja jeszcze podepnę te części ciała. Dobra. Chodź tu. O dobra, tam jest Miss Fortunka. Chodź. Już i staczki przywalę.
i je płód ci. Aha, dobra. Ciało się zbugowało. Czemu jego ciało... Dobra, już się rozkruszyło. Trzeba było trochę przywalić. Trochę czasu. A top laner chyba się wycofał. Dobra, czyli surrender zrobił. Albo nie, bo ta muzyka gra dalej. Gdzie jesteś, kurde? Walnij surrendera, już straci... O, dobra, jest top laner. A, tu. Drugi Lee Sin. To chyba brat Lee Sina. I kurde... Odpuść sobie, poważnie. Ty kurde, zasadził mi z E. O, rąbany. Żeby mi ulta nie odpalił. Dobra, poszło. Poszło, kurde. Jestem, kurde, unstable, kurde. Kurde, godness. O, jeszcze jedna łapa, offense. Tutaj, główka. Główka, proszę, dziękuję. No, jeszcze takich dwóch. Czyli support i... I nie wiem, kurde. To może być nawet spektator. Czy ten oglądający. Dobra, odrąbię... O, o, przyszedł ten support. Ona nawet przypomina supporta. Taka karma. Ty, co ja jeszcze przywaliłem? Tak podwójnie to było. No, odkrajamy cię. Głównie. Ty, coś jeszcze przywaliłem. Dobra. Kistem. Dobra, odrąbimy to drzewko. I szczerze mówiąc, bym skończył odcinek. Bo nie chce mi się naprawdę dłuższego robić. No kurde, odrąb, że to szybciej. Czekaj, czekaj. Jeszcze cię tu przechwyciłem. O kurde, prawie to na mnie. Ej, jaki bensens! Gdzie mi to porozrzucało? Boże, jakie to było debilne, nie? Współczuję. Dobra, pięknie. Takich manekinów to ja będę mógł robić od wysrania. Dobra, pójdziemy po te ostatnie belki i skończymy odcinek. I będziemy kontynuować nasze budownicze przygody jutro. Dobra, tu jest jeszcze jeden. To się dalej turla do wody w ogóle. Myśmy się jeszcze nie wykrwawili nawet. To jest najciekawsze. Żeśmy jeszcze nie doznali w ogóle żadnych takich poważniejszych kontuzji. Kontuzje w deforeście, ale ty jesteś dobry. Dobra. O, i ławeczkę bym sobie zrobił. Moment. Te dwie ostatnie belki będą na ławkę. My nie mamy w ogóle ławki. Napij się. Ofensywna soda. I na koniec ławeczka. Gdzie ty masz te ławeczki? Jest. No. Co jest? Jakie beznadziejne. I czemu nie mogę? Czekaj, może trzeba te... Może upuścić je po prostu, co? No, no właśnie, no trzeba było pomyśleć trochę. Dobra, to będzie ta nasza ławka. Tu, 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 tu. O, idealnie. I dobra, kończymy odcinek. Dzięki wielkie. Aha. Idealnie, żeś położył tą ławkę, Skorpio. Naprawdę, kurde. Konstruktor z ciebie genialny. Co ty sobie dupę podpalasz? Dobra, wrzuci z tym. Dzięki wielkie za obejrzenie. Jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. I już białe niebo się wkurza, że kończymy odcinek, ale no nie chce mi się dłuższego, naprawdę. Jakbym dał radę, to bym jeszcze dłuższego nagrał, ale taki myślę, że starczy. Dzięki jeszcze raz wielkie, trzymajcie się, na razie. Yo, i do jutra.